Proszę o zajmowanie miejsc. Dzień dobry Państwu. Otwieram sesję Rady Gminy. Dzisiejsza sesja jest sesją nadzwyczajną, zwołaną na wniosek pani wójt. Na wstępie chciałem powitać przybyłych na dzisiejszą sesję wójta gminy Brody, panią Marzenę Bernat. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam sekretarza gminy Brody, pana Jana Kosiele. Witam panią skarbnik, panią Dorotę Dyka. I witam szanownych Państwa radnych. Szanowni Państwo, proszę teraz o potwierdzenie swojej obecności i wciśnięcie przycisku kworum. Dobrze, dziękuję. Także na podstawie głosowania stwierdzam, że dzisiejsza sesja jest sesją prawomocną, ponieważ uczestniczy w niej 14 radnych. Następnym punktem, szanowni radni, jest wybór sekretarza dzisiejszych obrad. I tutaj proponuję na sekretarza dzisiejszych obrad przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu pana Andrzeja Jagiełę, bo przyjęliśmy już taką w komisjach, szanowni państwo, tutaj strategię, że w pierwszej kolejności będą przewodniczący komisji, później po kolei każdy z radnych i jak zakończymy od nowa, będziemy tą
dalszą kolejkę, że tak powiem, powtarzać. Także moja propozycja na dzień dzisiejszych obrad jest tutaj pan radny Andrzej Jagiełła. Jak nie będę widział sprzeciwów, to uważam, że jest to do przyjęcia. Nie widzę, także dziękuję. Pan Andrzej Jagiełła jest dzisiaj sekretarzem dzisiejszych obrad. Dziękuję, szanowni państwo. Przechodzimy do następnego punktu. Przedstawienie porządku obrad, a więc otwarcie stwierdzenie kworum odbyło się. Wybór sekretarza też nastąpił. Następnym punktem, drodzy radni, jest podjęcie uchwał. I piątym punktem jest punkt zakończenie obrad. Kto jest za takim, czy są pytania do przedstawionego dzisiejszego porządku obrad? Nie widzę. Jeśli szanowni radni są za takim początkiem, proszę o potwierdzenie tutaj w głosowaniu, że są za takim początkiem obrad. Proszę pani Wiesiu, uruchomienie aplikacji. Przerwę. Szanowni państwo, w związku z tym, że są delikatne problemy techniczne, tak więc proponuję ogłosić 10 minut przerwy, a w przerwie
Dziękuję. Szanowni radni, wznawiam obrady po przerwie. W związku z tym, że wystąpiły u nas problemy techniczne, będziemy musieli tutaj te nasze głosowania odnośnie uchwał i jeszcze punktu trzeciego przeprowadzić w inny sposób, jaki tutaj przewiduje regulamin. I proszę bardzo, przystępujemy do punktu trzeciego. To jest przyjęcie porządku obrad w takiej wersji, jaką przedstawiłem. I rozpoczynamy głosowanie. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem tego porządku obrad? Ręka do góry. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję pani inspektor. Dobrze, przechodzimy teraz do punktu czwartego, jakim jest podjęcie uchwał przygotowanych na dzisiejszą sesję. I tak więc, szanowni państwo, uchwała Rady Gminy w Brodach z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018. I tutaj uchwała była przedmiotem dyskusji. W komisjach została przyjęta jednogłośnie. Proszę bardzo, czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Tak więc przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto jest za? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję pani inspektor. Szanowni radni, druk numer 2. Uchwała Rady Gminy w Brodach z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. I to również uchwała była przedmiotem dyskusji w komisjach. Proszę bardzo, czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Tak więc przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę bardzo, pani inspektor. Uchwała została przyjęta większością głosów przy jednym wstrzymującym się pani Anety Kutera. Dziękuję uprzejmie pani inspektor. Szanowni radni, uchwała Rady Gminy w Brodach w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie powiatowi starchowickiemu nakładów inwestycyjnych poniesionych na przebudowę drogi powiatowej numer 0620T przymiarki Budy Brodzkie działki Młynek odcinek Młynek Budy Brodzkie. I tak jak wcześniejsze uchwały, ta uchwała też była przedmiotem dyskusji w komisjach. I proszę bardzo o głosowanie odnośnie tej uchwały. Proszę bardzo, kto jest za? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę bardzo, pani inspektor. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję uprzejmie. Tak więc punkt odnośnie uchwał przygotowanych na dzisiejszą sesję mamy zakończony. I ostatnim punktem, który w dzisiejszym porządku obrad był, to jest zakończenie obrad sesji. Tak więc po wyczerpaniu dzisiejszego porządku obrad zamykam dzisiejszą sesję. Godzina 17:03. Zamykam sesję. Dziękuję uprzejmie.